Mieszkańcy Gubina są zainteresowani mieszkaniami nowo powstałymi. To są mieszkania, w które nie trzeba będzie w niedługim czasie inwestować. To są mieszkania z nowymi rozwiązaniami, budowane nowoczesną technologią. Jednak patrząc z perspektywy mieszkańca, gdzie ja również też jestem mieszkanką Gubina, korzystniej jest zainwestować w nowe mieszkanie, które jest budowane nowymi technologiami, niż w mieszkanie, które jest kilkunastoletnie, które wymaga jeszcze dużego wkładu finansowego. Mówi się mało o rynku pierwotnym, właściwie jest jedna nowa substancja. Rzeczywiście, wydaje mi się, że mimo wszystko to jest, jeżeli ktoś chciałby zainwestować w Gubinie akurat w tej branży, to jest to przyszłościowy interes. Ja widzę, że jest ewidentny ruch w tej branży i mówię, jeżeli stanie się faktem budowa elektrowni, budowa kopalni na terenie gminy Gubin, więzienie w 2010 ma ruszyć, także jeżeli ktoś dzisiaj zainwestuje w nieruchomości i za 2-3 lata postawi apartamenty, wieżowce, domy, to na pewno na tym zyska. Te ceny, średnia mieszkań w Gubinie, powiedzmy, wahają się od 1000 wzwyż, no to za 2-3 lata, 4 lata uważam, że to będzie minimum 2-3 tysiące złotych za metr kwadratowy, a nowa substancja na pewno jeszcze droższa. Czy nie obawia się Pan tego, że miasto, na przykład angażując swoje środki w pozyskiwanie mieszkań z tego rynku wtórnego, tak zwane powojskowe, jakby mówiąc też kolokwialnie, nie wtopi? Znaczy, jeżeli chodzi o mieszkania wamowskie, to one niedawno jeszcze były zamieszkiwane przez mieszkańców, więc tutaj nie widzę takiej możliwości. Natomiast pewnym zagrożeniem byłoby przejęcie nieruchomości po Agencji Mienia Wojskowego. Są to koszarowce, które są niejednokrotnie w złym stanie. Jeżeli mówimy teraz o rozwiązaniu Agencji Mienia Wojskowego i przekazaniu tego majątku dla gminy, no to jest to ruch spóźniony o wiele, wiele lat, ponieważ teraz to są, mówię, to jest to, co zostało, co nie zostało sprzedane, to trzeba utrzymywać, a przy okazji, kiedy Agencja Mienia Wojskowego zostałaby rozwiązana i przekazano nam by ten majątek, tracimy dochód z podatków, a jest to niebagatelna suma kilkaset tysięcy złotych, więc a, tracimy pieniądze z podatków, b, zyskujemy różne nieruchomości, budynki, niejednokrotnie na mapach są to białe plamy. Wiadomo, to było wojsko kiedyś, cywile nie mieli dostępu do planów sieci różnych, wody, kanalizy i tak dalej. Nie wiadomo, co gdzie jest, prawda? To by się związało z wieloma nakładami od strony gminy. Aczkolwiek w przyszłości, kiedy jednak ta kopalnia ruszyłaby, myślę, że pewne nieruchomości należałoby przejąć, ale nie wszystkie. Wiadomo, że te ceny na rynku wtórnym mieszkań tutaj w Gubinie, zwłaszcza te, które dotyczą lokali po byłej Agencji Mienia Wojskowego, nawet sięgają cen około 1000 zł z drobnym hakiem. Czy sądzi Pani, że mimo, powiedzmy sobie, niespecjalnej zasobności portfeli mieszkańców Gubina, oni mogą się decydować na zakup tutaj w tym apartamentowcu? Biorąc pod uwagę inwestycje na rynku wtórnym, a inwestycje w takie nowe mieszkanie, myślę, że mimo tego, że pierwsza taka dawka finansowa, którą trzeba wyłożyć na zakup nowego mieszkania, na pierwszy rzut oka wydaje się duża, ale biorąc pod uwagę rozłożenie finansów w czasie, to osoba, która kupi mieszkanie na rynku wtórnym, mimo tego, że ono będzie kosztowało małe pieniążki, to jeszcze będzie musiała bardzo dużo zainwestować w to mieszkanie. Więc summa summarum wyjdzie tak, że to wtórne mieszkanie będzie zdecydowanie droższe niż wykupienie nowego. Czy tutaj swoistym zagrożeniem może być rynek niemiecki? W końcu to tylko kilka kroków po drugiej stronie granicy. Wiadomo, że tam jest bardzo wiele mieszkań do wykupu, pod wynajem. Wydaje mi się, że trend może być odwrotny, że to mieszkańcy Niemiec będą chcieli tutaj kupić sobie działkę budowlaną, wybudować sobie domek, który jest stosunkowo niedrogi. No i życie, wiadomo, w Polsce jest o wiele tańsze niż w Niemczech. Są warzywa, owoce, mięso, to wszystko jest tańsze w Polsce. Aczkolwiek ta proporcja euro do złotówki rzeczywiście tą sytuację całkowicie zachwiała. Teraz to Polacy jeżdżą na zakupy do Niemiec, aczkolwiek mimo wszystko pewne towary są w Polsce o wiele tańsze. Przede wszystkim rynek niemiecki jest rynkiem drogim. Od zawsze tak było i przynajmniej na dzień dzisiejszy tak jest. Więc na pewno ceny, które są po drugiej stronie Odry, to są ceny zupełnie wygórowane, przynajmniej dla naszych mieszkańców tutaj. Poza tym miasta takie jak Zielona Góra, Nowa Sól i wiele takich większych miast wokół mają stawki przynajmniej dwukrotnie wyższe. Przede wszystkim te mieszkania, które były budowane kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, to są mieszkania, które tak naprawdę wymagają bardzo dużej inwestycji.
Natomiast mieszkanie z rynku niemieckiego to są mieszkania, które były drogie i zawsze będą drogie. Także tutaj akurat nie boimy się. Prześledźmy jeszcze ceny mieszkań na wtórnym rynku nieruchomości w Lubuskiem. Otóż dysponując kwotą około 250 tysięcy złotych, w Zielonej Górze na dzień 10 października możemy kupić trzypokojowe mieszkanie o wysokim standardzie, na przykład na osiedlu Zacisze lub, jeżeli potrzebujemy więcej przestrzeni, 80-metrowy lokal w wieżowcu, przy czym w tym drugim przypadku zaoszczędzimy około 30 tysięcy złotych. W Żaganiu 220 tysięcy wystarczy nam na również trzypokojowe lokum o wysokim standardzie i wielkości 62 metrów kwadratowych, za to w nowym budownictwie, lub możemy kupić domek do remontu. Za równo 250 tysięcy w Żarach kupimy 100-metrowe mieszkanie albo pół po niemieckiego domku po remoncie. W Nowej Soli uda nam się kupić 62-metrowe M w nowym budownictwie albo dom do remontu, lub też 4 pokoje 70-75-metrowe w starym budownictwie albo 1/4 kamienicy z ogródkiem i garażem. W Gorzowie za 250 000 kupimy dom z lat 60. do kapitalnego remontu, 60-metrowe mieszkanie w nowym budownictwie lub lokal 70-metrowy, za to w bloku z wielkiej płyty. Przenosząc się do Słubic, uda nam się kupić 80-metrowe mieszkanie w starym budownictwie albo trzypokojowy lokal o wysokim standardzie w nowym budownictwie. W Międzyrzeczu za 250 tysięcy staniemy się posiadaczami 80-metrowego trzypokojowego lokum na dwóch poziomach w nowym budownictwie o wysokim standardzie albo 5 pokoi o powierzchni 130 metrów w kamienicy za 205 tysięcy złotych. W Wolsztynie znajdziemy za około 250 tysięcy złotych czteropokojowe mieszkanie w nowym budownictwie i o powierzchni 70 do 75 metrów kwadratowych. A teraz rozwiązanie naszej zagadki. Żeby powstał obiekt o kubaturze 48 tysięcy metrów kwadratowych, czyli jak polska wełna, ta poczciwa betoniarka, potocznie zwana gruchą, musi 5700 razy jechać tam i z powrotem. Czyli licząc tak naprawdę swobodnie, kierowca betoniarki musi na okrągło dzień i noc jeździć prawie cały rok. I to tyle w naszym programie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Program powstał dzięki pomocy firmy Apartamenty Żagań Spółka z o.o., dewelopera z województwa lubuskiego.